Straż Miejska usunęła dwa porzucone od wielu miesięcy auta. To efekt m.in. interwencji naszego widza, który pyta, dlaczego zniszczone samochody tak długo zalegały na parkingach. Przy okazji pytamy Straż Miejską o to, z jakiego powodu aż 3 miejsca postojowe na jednym z parkingów są zajęte przez śmietniki. Nasz widz poinformował naszą redakcję, że na Starym Mieście można było natrafić na kilka zniszczonych, porzuconych samochodów. Gdy wybraliśmy się z kamerą na parking przy ulicy Ogrodowej, trafiliśmy na bardzo zdewastowane i spalone od środka auto. Inny porzucony samochód napotkaliśmy przy ulicy Stromej. Panie redaktorze, więc uprzedził pan nasz program, który myśmy rozpoczęli, czyli ściąganie pojazdów długo nieużytkowanych. W środę, 11 września, rozpoczynamy ściągnięcie dwóch wraków, o tych, które pan mówił. Czyli pierwszy wrak z ulicy Ogrodowej, a następnie wrak z ulicy Stromej. Komendant podkreśla, że Straż Miejska może zajmować się porzuconymi autami tylko na ulicach i parkingach należących do miasta. Gdyby to była ulica czy parking, prawda, spółdzielni mieszkaniowej, czy wspólnoty, nie możemy interweniować, bo nam przepisy zabraniają. W imieniu naszego widza spytaliśmy komendanta, dlaczego procedura usunięcia szpetnych samochodów jest tak długa. To nie jest tak, że jak mieszkaniec nam zgłosi, że pojazd jest, prawda, długo nieużytkowany i Straż Miejska podjeżdża, scholuje pojazd i na tym się sprawa kończy. My musimy ustalić w pierwszej kolejności właściciela tego wraku. Procedura trwa około miesiąca do półtora. W obydwu przypadkach nawet ta procedura przedłużyła się do 4 miesięcy ze względu na to, że właściciel pierwszego pojazdu, czyli tego, który jest na ulicy Ogrodowej, po prostu jest nieosiągalny. Ale trzeba wyczerpać wszelkie znamiona postępowania, żeby móc taki pojazd tamtąd ściągnąć. Pojazd, który jest na ulicy Stromej, z kolei jest pojazdem osoby, która nie żyje. I postępowanie sądowe nie wykazało, kto dysponuje tym spadkiem po właścicielu. Tczewski ratusz niedawno wyznaczył zamknięty parking, na którym Straż Miejska będzie przechowywać odholowane, porzucone samochody. Następnie przez 6 miesięcy służby będą ponownie próbować skontaktować się z właścicielem. Jeśli to się nie uda, to po pół roku samochód zostanie poddany recyklingowi. Nasz widz poinformował nas również o porzuconym aucie na parkingu przy ulicy Żeglarskiej, tuż obok bulwaru. Jesteśmy w trakcie sprawdzania, szukania właściciela tego pojazdu. Chciałem powiedzieć, że w 85% udaje się nam odnaleźć właściciela i w większości przypadków właściciele te samochody przestawiają. Na parkingu przy bulwarze trafiliśmy na przyczepkę przymocowaną do stojaków rowerowych. Czy jest to dozwolone? Właściciel tej przyczepki nie postąpił właściwie, dlatego że większa część haka holowniczego przyczepiona jest do stojaka rowerowego. W związku z powyższym osoba, która by chciała tam zaparkować swój rower, nie będzie w stanie tego zrobić. My w tej chwili jesteśmy na etapie ustalania właściciela pojazdu i zapewne doprowadzimy do tego, żeby ta przyczepka z tego miejsca zginęła. Nasz widz pyta również o to, dlaczego na parkingu przy ulicy Łaziennej, na którym trudno o wolne miejsce, śmietniki zajmują aż 3 miejsca postojowe. Kontenery muszą w tym miejscu stać, gdyż mieszkańcy pobliskich domów nie mają gdzie, prawda, postawić swoich śmietników. Nie ma miejsca na te śmietniki. W związku z powyższym jest zgoda na to, żeby 3 pojedyncze śmietniki plus 2 duże kontenery tam stały. Ta sprawa już się ciągnie od kilku lat, także to jest nam znana sprawa, ale te uzgodnienia są pomiędzy wydziałami, prawda, i firmą wywożącą śmieci.